Chciałem również się przyłączyć do podziękowań. Strzelno i Mogilno razem? Można? Można! Strzelno z Mogilnem! Jak pięknie brzmi! Tylko wystarczy trochę chęci i wszystko się kręci. Kochani, czy zwróciliście uwagę na to, że jak Waldek Kryskowiak przyjeżdża do Szczelna, to że też zaczyna padać? Nie wiem, czy to... co się dzieje, ale to z radości. No właśnie. Kochani, dziękuję bardzo serdecznie za to, że nasze strzelnianki pod nadzorem mojej teściowej, pani Małgosi, przyozdobiły tak nasz rynek, te wszystkie kokardki, te wszystkie piękne aniołki, to ich praca. Przez wiele miesięcy strzelnianki, nasze panie seniorki, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. Na ręce pani koordynator, wszystkiego najlepszego, z życzeniami świątecznymi od burmistrza, pana dyrektora Domu Kultury i nas wszystkich od Strzelnia. Dziękujemy, że jesteście. I teraz każda z pań dostanie też taką bombeczkę od burmistrza, od pana dyrektora, z życzeniami wszystkiego najlepszego na święta. Podobnie dziękuję wszystkim innym zespołom. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Tak jest, nasze panie bardzo usilnie pracowały od początku grudnia nad wszystkimi dekoracjami. Wszystkie wstążeczki to jest ich robota, wszystkie aniołki to jest ich robota. Te piękne girlandy to jest ich fantastyczna robota. Więc ja wyczytuję nazwisko, burmistrz wręcza, Hubert podaje. Stanisława Lewandowska. Pani Stasia. Tak, i od naszego sponsora Banku Spółdzielczego ekologiczna torba na zakupy. Elżbieta Lebert. Słuchaj, weź mi zrób jeszcze tak pan, bez maski? Pani Anna Białek. Pani Ania też można powiedzieć, że była jedną z prowadzących, jeśli chodzi o girlandy, także było dużo pracy. Pani Ani. Elżbieta Kubiak. Właśnie, nasza kolejna pani od girland dzielnie walczyły ze świerkiem z nadleśnictwa Mirac. Genowefa Wiśniewska. Danuta Lewandowska. Idzie pani Danusia do nas też. Też dzielnie pracowała. Stefania Piaskowska. Wanda Misiewicz. Nie ma pani Wandzi. To przekażemy. Pani Henryka Malewicz. Jest pani Wanda. Irena Gucwa. Pani Barbara Białek. Pani Teresa Domańska. Wanda Cisielska. Zdzisława Rybarczyk. Stefania Gąsiorowska. No i pani Małgorzata Osowicz. Nie ma. Była, uciekła. To przekażemy
osobiście. Kochane, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie wam dziękujemy. Również za wspaniały występ i za pomoc, bo bez was rynek nie wyglądałby tak pięknie. A dzięki temu, że byłyście z nami ten miesiąc, można powiedzieć, prawie dwa razy w tygodniu, bardzo serdecznie dziękujemy.